Cześć! W tym odcinku Półki Wstydu przyjrzymy się polskiej wersji gry Beyond the Sun. Jest to gra, w której staniecie na czele kosmicznej frakcji. Będziecie zarządzać jej gospodarką, wysyłać statki w galaktykę, a także opracowywać coraz to potężniejsze technologie. Nauczmy się, jak zrobić te wszystkie rzeczy. Nauczmy się, jak grać w Beyond the Sun. Na środku stołu rozłóżcie planszę technologii. Jeżeli gracie w dwie lub trzy osoby, to sekcję podstawowa technologia kosmiczna należy przykryć kafelkiem dla odpowiedniej liczby graczy. Pod sekcją podstawowa technologia kosmiczna znajdują się cztery pola gildii. Zasłońcie te pola używając odpowiednich kafelków blokady gildii. Teraz posortujcie karty technologii na stosy poziomu pierwszego, drugiego, trzeciego oraz czwartego i umieśćcie potasowane w pobliżu odpowiadających im kolumn drzewa technologicznego. Kiedy to zrobicie, to karty poziomu pierwszego rozłóżcie odkryte na czterech polach planszy poziomu pierwszego. Karty wydarzeń należy posortować na stosy drugiego oraz trzeciego poziomu. W talii wydarzeń poziomu drugiego znajdźcie dwie karty z jasnym obramowaniem. Tyler Lee, genialny przedsiębiorca oraz Maya Chaturvedi, wizjonerka. Natomiast w talii wydarzeń poziomu trzeciego odnajdźcie kolejne dwie karty z jasnym obramowaniem. KC-24X, pierwszy android gubernator oraz ONU, reprezentant kolonii. Wyselekcjonowane karty odłóżcie zakryte, tworząc dwa stosy wydarzeń, drugiego i trzeciego poziomu. Do każdego z tych stosów wydarzeń dołóżcie po cztery losowe karty odpowiednich poziomów. Pozostałe karty wydarzeń możecie odłożyć do pudełka. Nie będą używane w tej rozgrywce. Teraz możecie potasować wydarzenia poziomów drugiego i trzeciego, a następnie umieścić je na planszy na polach technologii odpowiadających poziomowi wydarzeń. Obok planszy technologii połóżcie planszę eksploracji na stronie odpowiadającej liczbie graczy przy stole. Karty układów należy posortować na talię A oraz B. W talii układów A odnajdźcie cztery karty z czerwonym napisem Start w górnej części karty. Wylosujcie dwie z tych kart i umieśćcie na planszy eksploracji na polach oznaczonych literą A. Pozostałe dwie karty z napisem Start wtasujcie z powrotem do talii A. Talię B potasujcie i dwie losowe karty umieśćcie odkryte na planszy eksploracji na polach oznaczonych literą B. Pozostałe karty układów w taliach A oraz B umieśćcie obok planszy eksploracji. Jeżeli gracie w dwie osoby, to na planszy eksploracji umieścić należy tylko jedną kartę A z początkowych czterech układów oraz dwie losowe karty układów B. W talii osiągnięć odszukać należy dwie karty z jasnym obramowaniem – Transcendencja oraz Imperium. Wykorzystywane są one w każdej rozgrywce i położyć je należy odkryte obok planszy technologii. Pozostałe karty osiągnięć należy posortować na talie A i B. Każdą z tych talii należy potasować, a następnie dobrać jedną kartę osiągnięcia A oraz jedną kartę osiągnięcia B i umieścić obok dwóch odkrytych kart. Pozostałe karty osiągnięć należy odłożyć do pudełka. Nie będą używane w tej rozgrywce. Kryształki rudy należy umieścić w zasięgu wszystkich graczy. Znacznik pierwszego gracza należy umieścić przed tym graczem, który jako ostatni był w kosmosie. Alternatywnie pierwszego gracza możecie wybrać losowo. Znacznik ten będzie leżał przed tą osobą już do końca gry. Planszetki graczy posortujcie na planszetki podstawowe i zaawansowane, a następnie każdy z graczy albo wybiera, albo losuje jedną z podstawowych planszetek i umieszcza przed sobą. W rozgrywce dwuosobowej żaden z graczy nie może wybrać planszetki wyznawców kosmicznego tabernakulum. Należy odłożyć ją do pudełka przed dokonaniem wyborów.
Po wyborze frakcji każdy bierze wszystkie elementy gracza w wybranym przez siebie kolorze. Każdy gracz umieszcza swój pionek akcji w pobliżu sekcji Podstawowa technologia kosmiczna na planszy technologii. Na planszetce gracza na górnym torze umieścić należy 8 dysków produkcji żywności, a na dolnym 8 dysków produkcji rudy. Dyski osiągnięć umieścić należy obok planszetki. Kolumny zaopatrzenia wypełnić należy kostkami wskazującymi symbol zaopatrzenia. Z pozostałych kostek dwie należy umieścić na planszetce frakcji tak, aby wskazywały symbol populacji. Pozostałą kostkę należy obrócić, aby wskazywała statek kosmiczny poziomu pierwszego, a następnie umieścić na obszarze Układu Słonecznego na planszy eksploracji. Zaczynając od pierwszego gracza, a następnie podążając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, pierwszy i drugi gracz biorą jeden kryształek rudy, a trzeci i czwarty dwa. Gracze powinni teraz przeczytać uważnie tekst na swojej planszetce frakcji, a następnie wykonać zawarte tam dodatkowe kroki przygotowania. Jesteście gotowi do gry! W grze Beyond the Sun gracze po kolei, począwszy od pierwszego gracza, a następnie podążając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, będą wykonywać swoje tury tak długo, aż nie zostanie spełniony warunek końca gry. Kiedy to nastąpi i gracze wykonają swoje ostatnie tury, to zsumowane zostaną wszystkie punkty zwycięstwa graczy i wyłoniony zostanie zwycięzca rozgrywki. Każda z tur graczy składa się z trzech faz. Fazy akcji, fazy produkcji oraz fazy osiągnięć. Podczas fazy akcji gracz musi przesunąć swój pionek akcji na inne, niezajęte przez innego gracza pole na planszy technologii. Pionek nie może pozostać na tym samym polu, jednak nie ma problemu, aby przesunąć go na wolne pole tej samej akcji. Zwróćcie uwagę, że ostatnia akcja w sekcji Podstawowa technologia kosmiczna różni się od innych. Może tutaj znajdować się dowolna liczba pionków i można powtarzać ją bez potrzeby przesuwania pionka. Nowe pola akcji będą odblokowywane wraz z rozwojem drzewa technologicznego. Pamiętajcie jednak, że tylko gracze, którzy opracowali daną technologię, mogą korzystać z nowego pola. Niektóre pola akcji w sekcji Podstawowa technologia kosmiczna wymagają opłacenia dodatkowego kosztu za wykonanie akcji. W tym przypadku będzie to jeden kryształ rudy. Po umieszczeniu pionka na polu często zmuszeni będziecie do opłacenia kosztu. Koszt znajduje się po lewej stronie dwukropka. Kiedy zostanie on w całości opłacony, to gracz otrzymuje efekty z prawej strony dwukropka. Ikonografię pól omówimy szczegółowo w dalszej części filmiku. Gracz nie może umieścić na polu pionka akcji, jeżeli nie może opłacić dodatkowego kosztu pola lub kosztu akcji. Kiedy gracz umieści pionek i wykona wybraną akcję, należy przejść do fazy produkcji. Podczas tej fazy gracz musi wybrać jedną z trzech opcji: wzrost populacji, produkcja rudy lub wymiana zasobów. Wzrost populacji polega na tym, że należy sprawdzić, ile takich symboli nie zakrywają dyski produkcji żywności. Za każdy odkryty symbol możemy wziąć jedną kostkę zaopatrzenia z kolumny nad tym symbolem i umieścić ją w swoich zasobach tak, by wskazywała populację. Jeżeli kolumna nad odkrytym symbolem jest pusta, to nie otrzymujemy populacji za ten symbol. W tym przykładzie, mimo że mamy odkryte dyski z trzech symboli populacji, to tylko z kolumny C moglibyśmy przekształcić zaopatrzenie w populację. Natomiast tutaj moglibyśmy zamienić dwie kostki zaopatrzenia na populację.
drugą opcją, jaką gracz może wybrać w fazie produkcji, to produkcja rudy. W tym przypadku po prostu bierzemy jeden kryształek rudy za każdy odkryty symbol na torze produkcji rudy. Tutaj zatem gracz wyprodukowałby dwa kryształki rudy. Zarówno podczas produkcji populacji, jak i produkcji rudy gracz musi wziąć pełną liczbę wyprodukowanych zasobów, jeżeli jest to możliwe. Gracz nie może wziąć dobrowolnie mniej zasobów, niż wynika to z produkcji. Ostatnia możliwość do wybrania podczas fazy produkcji to wymiana zasobów. Ta opcja nie wytwarza nowych zasobów, jednak może być przydatna, jeżeli gracz ma za dużo jednego zasobu, a ograniczone możliwości produkcji innego zasobu. Gracz ma do wyboru trzy opcje wymiany. Wykonać ich może tyle razy, ile chce, w dowolnej kolejności. Pierwsza opcja to wymiana rudy na populację. Gracz odkłada kryształki i przekształca kostkę zaopatrzenia w populację. Kostki zaopatrzenia powinny być zawsze ściągane z kolumny możliwie na lewo. Jeżeli zdarzyłaby się sytuacja, że graczowi skończą się kostki zaopatrzenia, to nie może dokonać kolejnej wymiany na populację. Druga możliwość to wycofanie statku kosmicznego. Gracz płaci jeden kryształek rudy, a następnie z dowolnego obszaru ściąga jeden ze swoich statków kosmicznych i przekształca go w populację. Ostatnia możliwość wymiany to zamiana populacji na rudę. Gracz bierze jedną kostkę populacji i odkłada ją na tor tak, aby wskazywała symbol zaopatrzenia. Gdy odkładamy zaopatrzenie, to zawsze szukamy pierwszego możliwego pola od prawej strony toru. Po rozpatrzeniu fazy produkcji należy przejść do fazy osiągnięć. Osiągnięcia to cztery wyłożone karty, a wypełnianie ich zapewnia punkty zwycięstwa i przybliża graczy do zakończenia rozgrywki. Zdobycie osiągnięcia zaznacza się przez umieszczenie dysku z gwiazdką na polu odpowiedniej karty. Niektóre pola mają parę dostępnych miejsc. Oznacza to, że kilku graczy może spełnić to samo osiągnięcie. Im szybciej gracz jednak je wypełni, tym więcej punktów otrzyma. Zwróćcie jednak uwagę, czy dane pole nie jest dostępne jedynie podczas rozgrywki dla czterech graczy. W każdej turze gracz może zdobyć maksymalnie jedno osiągnięcie. Jeżeli spełnia kilka warunków, to sam wybiera, który chce wypełnić. Gracz nie ma jednak możliwości niezrealizowania osiągnięcia. Jeżeli spełnił kryteria, to podczas fazy osiągnięć musi położyć dysk. Każda frakcja może spełnić dane osiągnięcie tylko jeden raz. Umieszczonego na karcie dysku nie można już ściągnąć, nawet jeżeli gracz przestanie spełniać wymagane warunki. Osiągnięcie może zdobyć tylko ten gracz, który aktualnie rozgrywa swoją turę i swoją fazę osiągnięć. Kiedy na kartach osiągnięć będą leżeć 4 dyski, w przypadku gry dla 4 graczy, lub 3 dyski, w przypadku gry dla 2 i 3 graczy, to aktywowany jest koniec gry. Gracze rozgrywać będą swoje ostatnie tury, a następnie podliczone zostaną punkty zwycięstwa. To, co się dzieje po aktywacji zakończenia rozgrywki oraz to, jak wygląda punktacja końcowa, omówimy w dalszej części filmiku po tym, jak omówimy dostępne pola akcji oraz pozostałe mechaniki gry. Na sekcji Podstawowa technologia kosmiczna znajdują się cztery akcje, które gracze mogą wykonać. Pierwsza akcja pozwala nam użyć jednej kostki populacji z naszych zasobów, aby opracować technologię pierwszego poziomu. Kostkę należy umieścić z lewej strony karty technologii. Pozostanie tutaj już do końca rozgrywki. Daną technologię może zbadać dowolna liczba graczy. Technologie mogą posiadać sekcję natychmiast.
Oznacza ona, że każdy gracz, który opracuje tą technologię, otrzyma wskazany tutaj bonus. Daną technologię możemy zbadać tylko raz, nie możemy zatem w kółko aktywować tego natychmiastowego bonusu. Technologie mogą posiadać również dostępne pola akcji. Wszyscy gracze, którzy zbadali tą technologię, mogą użyć tego pola identycznie jak pozostałych pól. Kolejne pole sekcji Podstawowa technologia kosmiczna pozwala zapłacić 2 kryształki rudy, aby wykorzystać kostkę populacji i zbadać wynalezioną lub niewynalezioną technologię drugiego poziomu. Żeby móc opracować taką technologię, musicie spełniać warunki, czyli posiadać połączone technologie niższego poziomu. Możemy zatem zbadać tą technologię, ponieważ posiadamy wymaganą technologię niższego poziomu. Nie możemy jednak zbadać tej technologii, ponieważ wymaga ona posiadania 2 technologii niższego poziomu, o czym przypomina napis obie po lewej stronie pola technologii. Jeżeli spełniamy warunki, a technologia jest już odkryta, to po prostu umieszczamy naszą kostkę populacji po lewej stronie karty i rozpatrujemy ewentualny efekt natychmiast. Jeżeli spełniamy warunki, lecz technologia nie jest jeszcze odkryta, to najpierw umieszczamy na polu kostkę populacji, a następnie rozpatrzeć musimy wydarzenie. Gracz odwraca kartę wydarzenia, odczytuje jego treść, a następnie rozpatruje zgodnie z opisem na karcie. Wydarzenie następnie należy odrzucić. Teraz określić należy, jakiego koloru będzie nowa technologia. Technologie występują w 4 kolorach – niebieskim, zielonym, czerwonym i żółtym. Są to odpowiednio technologie naukowe, ekonomiczne, wojskowe oraz handlowe. To, jakiego rodzaju bonusów możemy spodziewać się po technologii w danym kolorze, opisane jest na kartach pomocy graczy. Każda technologia po prawej stronie karty posiada trójkąt oraz symbol w jednym z tych 4 kolorów. Symbol i kolor ten określają, jakiego typu będzie technologia wyższego poziomu, do której odkrycia wymagana była ta karta. Zatem jeżeli posiadam taką odkrytą technologię poziomu pierwszego i chcę odkryć technologię poziomu drugiego na tym polu, to sprawdzam, jaki kolor znajduje się po prawej stronie wymaganej karty poziomu pierwszego. W tym wypadku będzie to kolor czerwony, czyli technologia wojskowa. Jeżeli wymagane były 2 technologie niższego poziomu, to gracz musi wybrać, czy nowa technologia będzie miała kolor jednej czy drugiej karty. W tym wypadku będziemy mieli zatem wybór pomiędzy technologią zieloną a czerwoną. Kiedy gracz określi kolor nowej technologii, to należy odkrywać karty tak długo stali danego poziomu, aż nie zostaną odkryte 2 karty technologii wskazanego rodzaju. Rodzaj tej nowej technologii określa duży trójkąt z lewej strony karty. Trójkąt ten może być tylko w jednym kolorze albo w 2 kolorach, co oznacza, że jest to technologia hybrydowa i pasuje zarówno do jednego, jak i do drugiego koloru. Gracz wybiera jedną z 2 odkrytych kart i umieszcza na wybranym wcześniej polu technologii. Kartę niewybraną oraz karty niepasujące należy umieścić potasowane na dole talii. Nie tasujcie jednak całej talii. Gracz otrzymuje teraz natychmiastowy bonus właśnie wynalezionej technologii i kontynuuje rozgrywanie swojej tury. Na początku gry macie możliwość badania technologii tylko poziomu pierwszego lub drugiego. Sposoby na wynalezienie technologii poziomu trzeciego lub czwartego muszą zostać odnalezione. Albo przez opracowanie technologii pozwalających badać te wyższe poziomy, albo przez odblokowanie kafelków gildii. Gildie to 4 pola znajdujące się pod sekcją Podstawowa technologia kosmiczna. Pola te będą mogły być odblokowane w trakcie gry na skutek aktywacji wydarzeń, odsłaniając graczom nowe pola akcji, w tym takie, które pozwalają odkrywać technologie poziomów trzeciego oraz czwartego.
Efekty, na które możecie trafić podczas gry, mogą dać Wam możliwość opracowania technologii konkretnego poziomu, ale tylko takiej, która została już odkryta przez któregoś z graczy. Zaznaczone jest to przez symbol oka w prawym górnym rogu ikony. Natrafić możecie również na możliwość pozyskania tzw. prywatnej technologii. Gracz, który ma taką możliwość, dobiera kartę z odpowiedniej talii, kładzie przed sobą i otrzymuje natychmiastowe efekty. Gracz nie musi umieszczać kostki populacji obok prywatnej technologii i tylko on może korzystać z pól akcji na tej karcie. Pozostali gracze nie mogą takiej technologii badać, kopiować ani wykonywać jej akcji. Wróćmy teraz do naszych akcji na polu podstawowa technologia kosmiczna. Trzecia akcja pozwala nam przekształcić jedną kostkę populacji w statek kosmiczny poziomu pierwszego, a następnie umieścić go na obszarze Układu Słonecznego lub dowolnego układu stoczniowego, który kontrolujemy. Układy stoczniowe oznaczone są taką ikoną i na planszy eksploracji znajdują się tutaj. Teraz zwróćcie tylko uwagę, że efekt przekształcenia populacji w statek jest opcjonalny, o czym świadczy napis wewnątrz nawiasu. Następnie możemy wykonać dwa skoki. Spójrzmy teraz na planszę eksploracji. To właśnie tutaj operować będą nasze floty. Na planszy tej wszystkie lokacje połączone są szlakami do skoków w hiperprzestrzeń. Wartość przy haśle skok oznacza, ile razy nasz statek poruszyć się może wzdłuż tych linii na sąsiednie pole. Poruszyć możemy dowolną liczbę statków o dowolną liczbę pól, oczywiście wewnątrz limitu naszych skoków, gdzie jedno przesunięcie jednego statku wzdłuż linii traktowane jest jako jeden skok. Jeżeli zatem mamy do dyspozycji skok 2, to mogę albo przesunąć dwa statki o jedno pole, albo mogę przesunąć jeden statek o dwa pola. Naturalnie gracz nie musi wykorzystywać wszystkich punktów skoku, jednak w żaden sposób nie można zachować ich na przyszłe tury. Na potrzeby efektów traktowane jest, że wszystkie skoki wykonywane są jednocześnie. Gracz rozpatruje kolejne kroki dopiero po zakończeniu ruchów. Kiedy zatem ruchy gracza zostaną zakończone, to gracz sprawdza, nad którymi układami objął kontrolę. Każdy sektor na planszy eksploracji z symbolami produkcji żywności lub rudy może być kontrolowany przez graczy podczas rozgrywki. Frakcja z najsilniejszą flotą w danym układzie kontroluje go i ustanawia na nim bazę. Siłę floty oblicza się po prostu sumując wszystkie poziomy wszystkich statków danego gracza w układzie. Mając zatem dwa statki poziomu pierwszego i jeden poziomu drugiego, posiadać będę 4 punkty siły w tym układzie. Nad układami stoczniowymi można również obejmować kontrolę. Dzięki temu będziemy mogli właśnie tam tworzyć nowe statki. Natomiast nad Układem Słonecznym oraz głębokim kosmosem nikt nie może objąć kontroli. Jeżeli na danym układzie nie ma żadnych statków, to przesunięcie tam jakiegokolwiek statku spowoduje ustanowienie kontroli. Gracz musi następnie w świeżo kontrolowanym układzie wybudować bazę, czyli umieścić na nim jeden ze swoich znaczników produkcji żywności lub rudy. To, jaki dysk może być umieszczony, zależne jest od specjalizacji planety, czyli od tego, jakie symbole produkcji są nadrukowane na układzie. Tutaj na przykład umieścić jedynie możemy dysk produkcji żywności, a tutaj można umieścić dowolny dysk. Dla przypomnienia, ściąganie dysków z naszej planszetki sprawia, że nasza produkcja rudy lub populacji staje się wydajniejsza. Umieszczając na układzie dysk, czyli budując tam bazę, możemy aktywować dodatkowe efekty oznaczone taką ikoną. Zrealizować należy wtedy efekt po prawej stronie dwukropka. Efekt ten należy rozpatrywać za każdym razem, kiedy ktoś ustanowi tam swoją bazę. Po ustanowieniu bazy będzie ona obowiązywać, nawet jeżeli nie będzie już w tym układzie statków danego gracza. Bazy w żaden sposób nie wpływają na siłę militarną. Gracz może stracić swoją bazę, jeżeli w danym układzie inny gracz będzie miał więcej siły.
Gracz odkłada zatem swój dysk na planszetkę, a nowy kontrolujący sam rozpatruje efekty zbudowania bazy oraz sam decyduje, jaki dysk chce umieścić w układzie. O ile oczywiście specjalizacja układu na to pozwala. Remis siły nie powoduje straty bazy. Jeżeli jednak byłaby sytuacja, że gracz pomarańczowy posiada bazę i 2 punkty siły, podobnie jak gracz biały i niebieski, to jeżeli pomarańczowy opuści układ, to dysk zostaje utracony, ale nikt z pozostałych graczy nie obejmuje nad nim kontroli i nie może zbudować tam bazy. Jeżeli jednak gracz pomarańczowy i gracz biały mieliby po 3 punkty siły, a gracz niebieski 2, to jeżeli gracz pomarańczowy opuściłby sektor, to bazę musiałby zbudować tam gracz biały, jako że objął właśnie kontrolę nad układem. Dyski produkcji zawsze należy ściągać od lewej strony. Jeżeli zabraknie Wam dysków produkcji odpowiedniego rodzaju, to gracz może umieścić na układzie dysk z gwiazdką. Nie liczy się on jako osiągnięcie i nie poprawia produkcji, ale może być przydatny do innych efektów. Pamiętajcie, że kontrolę nad układami należy aktualizować za każdym razem, gdy zajdzie zmiana na planszy eksploracji. Nawet jeżeli dotyczy ona gracza, który nie rozgrywa właśnie swojej tury. Nie robi się tego jednak w trakcie wykonywania skoków, a dopiero po ich zakończeniu. Wróćmy teraz po raz ostatni do omawiania sekcji Podstawowa technologia kosmiczna. Ostatnia akcja pozwala graczom wziąć kostkę z toru zaopatrzenia, a następnie przekształcić ją w populację. Gracz bierze również jeden kryształek rudy. Przypominam, że zaopatrzenie zawsze bierzemy z pierwszej kolumny, w której są kostki, licząc od lewej. Teraz dokończmy omawianie ikonografii gry przez omówienie 4 technologii pierwszego poziomu. Ta technologia zapewnia natychmiastowy efekt pozwalający nam zautomatyzować produkcję żywności, a następnie przekształcić kostkę zaopatrzenia w populację. Automatyzacja polega na tym, że bierzemy pierwszy dostępny od lewej dysk z danego toru produkcji, a następnie umieszczamy go na torze automatyzacji na górze planszetki na pierwszym wolnym polu od lewej. Oprócz poprawienia naszej produkcji, dyski umieszczone na tych polach będą zapewniać punkty zwycięstwa. Jeżeli gracz zapełni cały tor automatyzacji, to kolejne dyski należy układać jeden na drugim na ostatnim polu. Każdy taki dysk będzie warty 1 punkt zwycięstwa. Jeżeli gracz nie ma już dysków produkcji danego rodzaju, to umieszcza na torze dysk z gwiazdką. Nie liczy się on jednak jako osiągnięcie. Dyski umieszczone na torze automatyzacji pozostaną na nim aż do zakończenia rozgrywki. Ta technologia zapewnia również natychmiastowy efekt automatyzacji, jednak w tym przypadku jest to produkcja rudy. Gracz dobiera również jeden kryształek rudy. Ta technologia zapewnia natychmiastowy efekt pozwalający dobrać jeden kryształek rudy, a następnie ulepszyć jeden z naszych statków o jeden poziom. Statki ulepszamy przez obrócenie kostki tak, aby wskazywały odpowiednio wyższy poziom statku. Maksymalny poziom statku to 4. Opracowując tą technologię, zyskujemy również dostęp do pola akcji pozwalającego zapłacić jeden kryształek rudy, aby przekształcić jedną kostkę populacji w statek poziomu drugiego. Dla przypomnienia, nowe statki umieszczamy albo w układzie słonecznym, albo w dowolnym kontrolowanym przez nas układzie stoczniowym. Kiedy zbudujemy statek, możemy wykonać skok o wartości 3. Ostatnia technologia oferuje natychmiastowy efekt pozwalający zamienić kostkę zaopatrzenia w statek poziomu pierwszego, a następnie umieścić go w głębokim kosmosie. Otrzymujemy również dostęp do 2 pól akcji. Pierwsze pozwala po prostu wykonać skok o wartości 4. Drugie pole natomiast pozwala nam zapłacić 3 kryształki rudy i wycofać 1 kostkę populacji, aby skolonizować układ. Wycofanie populacji polega na tym, że bierzemy kostkę populacji, zmieniamy ją w zaopatrzenie i umieszczamy na pierwszym wolnym polu, licząc od prawej. Kolonizacja natomiast pozwala nam na stałe przejąć kontrolę nad kartami układów A oraz B. Widnieje na nich symbol kolonizacji.
Nie można skolonizować układów stoczniowych, Układu Słonecznego oraz głębokiego kosmosu. Żeby skolonizować układ, musimy posiadać nad nim kontrolę oraz musimy posiadać siłę militarną równą lub większą wartości wewnątrz symbolu kolonizacji. Siła statków przeciwników nie ma tutaj żadnego znaczenia. Następnie ściągamy tyle statków, aby łączna ich siła poziomu osiągnęła wymaganą wartość. Możemy zapłacić więcej niż jest to potrzebne, jednak reszta nie jest wydawana. Wykorzystane statki należy przekształcić na zaopatrzenie i odłożyć je na tor zaopatrzenia w pierwszej wolnej kolumnie licząc od prawej strony. Wszystkie pozostałe statki z tego układu, łącznie ze statkami przeciwników, należy przesunąć teraz na obszar głębokiego kosmosu. Następnie gracz bierze kartę układu i kładzie przed sobą, a lukę zapełnia nową kartą z odpowiedniej talii. Na skolonizowanym układzie gracz umieszcza teraz dodatkowy dysk produkcji. Może to być dowolny dysk odpowiadający specjalizacji układu. Nie ma znaczenia, jaki dysk został tutaj położony wcześniej. Następnie gracz otrzymuje bonus kolonizacyjny, czyli efekt nadrukowany na dole karty układu. Skolonizowane układy zapewniają nam również punkty zwycięstwa pod koniec gry oraz potrzebne będą do realizacji osiągnięć. Kiedy na kartach osiągnięć zostaną umieszczone łącznie 4 dyski, to aktywowany jest koniec gry. W przypadku gry 2 i 3 osobowej liczba dysków potrzebna do aktywacji końca gry to 3. Kiedy to nastąpi, gracze powinni rozegrać bieżącą rundę do końca, czyli tak, że gracz siedzący na prawo od pierwszego gracza będzie wykonywał turę jako ostatni. Kiedy to nastąpi, należy rozegrać ostatnią pełną rundę finałową. Po uruchomieniu końca gry gracze nadal mogą zdobywać osiągnięcia, jednak nadal obowiązuje limit realizacji jednego osiągnięcia na turę. Kiedy runda finałowa zostanie zakończona, wtedy każdy z graczy liczy swoje punkty zwycięstwa za następujące kategorie. 1 punkt za każdą opracowaną technologię poziomu pierwszego. 2 punkty za każdą opracowaną technologię poziomu drugiego. 3 punkty za każdą opracowaną technologię poziomu trzeciego. Każda frakcja podlicza punkty za spełnienie warunków technologii czwartego poziomu. Prywatne technologie zapewniają 2 lub 3 punkty, w zależności od ich poziomu. Dodać należy teraz punkty za dyski umieszczone na torze automatyzacji. Każdy umieszczony dysk powyżej poziomu 7 jest wart 1 punkt. Każda frakcja dodaje punkty za skolonizowane układy. Każdy nieskolonizowany układ, łącznie z układami stoczniowymi, zapewnia 1 punkt frakcji, która ma tam bazę. Zarówno Układ Słoneczny, jak i Głęboki Kosmos zapewniają po 1 punkcie zwycięstwa frakcji, która ma na nim najwięcej siły militarnej. W przypadku remisu wszyscy remisujący otrzymują po 1 punkcie. Na koniec należy dodać punkty z kart wydarzeń oraz ze zdobytych osiągnięć. Gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa wygrywa. W przypadku remisu wygrywa ten, kto ma mniej dysków produkcji na torach rudy i żywności. Jeżeli nadal jest remis, to wygrywa ten, kto ma więcej kostek populacji. Jeżeli nadal gracze remisują, to wygrywa ten, kto ma więcej kryształków rudy. Jeżeli i to nie przerwało remisu, to frakcje będą wspólnie władać galaktyką i dzielą się zwycięstwem. I to już wszystko, co musicie wiedzieć, aby móc grać w Beyond the Sun. Zaprezentowane zasady zapewnią Wam bogatą i złożoną rozgrywkę. Jednak jeżeli będziecie mieli ochotę spróbować czegoś więcej i podkręcić nieco złożoność rozgrywki, to zawsze możecie spróbować wykorzystać zaawansowane planszetki frakcji albo wariant ekspercki. Na chwilę obecną to wszystko. Ja nazywam się Łukasz Szydlik i zachęcam serdecznie do subskrybowania kanału. Miłego grania!